Cześć, z tej strony Kuba i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak naprawić przekładnię w 20-letnim traktorku. Traktorek to CTH 150 Twin, a przekładnia to Hydrogear 321. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. W tym przypadku klient skarży się, że maszyna bardzo słabo przenosi napęd, a po rozgrzaniu tego napędu nie ma w ogóle. Więc no, przystąpimy do rozebrania tej przekładni. Także rozbieranie przekładni zaczniemy od spuszczenia oleju, odkręcenia tego zbiorniczka bypass, który jest tu, no, rozłożenia tego całego sprzętu i rozpołowienia. Zaczynamy. W tym oleju już widać, że jest jakieś zużycie mechanizmu pompującego, bo ten olej jest tak jakby metaliczny, tak? Metalik, taki jakby lakier jakiś brązowy w kolorze metalik byśmy zlewali. Teraz przystępujemy do rozpołowienia przekładni. Także mamy wyjętą całą pompę, czyli sekcję tą na górze mamy zasilającą i mamy tutaj z tej strony silnik hydrauliczny. On tutaj jeszcze w korpusie ma taką bieżnię, która powoduje tutaj pod kątem ustawienie tych cylinderków. I teraz tak, no każdy się myśli, jak działa taka przekładnia hydrostatyczna. Działa na tej zasadzie. Mamy tutaj dźwignię sterowania. Ona działa tutaj na pompę. I teraz tak. Ja to sobie pozwolę rozłożyć. Tu jeszcze po drodze mamy od środka tam łożysko oporowe. To jest jakby
tłok naszej pompy, to jest podstawa. I teraz my, gdy sterujemy tutaj pedałem jazdy do przodu, do tyłu, to zmieniamy geometrię pracy tych cylindrów. Działa to na takiej zasadzie. Mamy tutaj to łożysko. Naciskając w tą stronę, dobrze będzie jak pokażesz tu, zmienia nam się zakres pracy tych tłoków. Jedziemy do przodu, zmienia nam się zakres tych tłoków. Wtedy tutaj nam pompuje albo do przodu, albo do tyłu w dany kanał, czyli przekazuje dalej ten olej korpusem na ten silnik i silnik nam napędza już dalej przykładem. I teraz tak, co tutaj się uszkodziło w tej przekładni? Ogólnie wyjmując te cylinderki i przecierając, to można powiedzieć, że wyglądają w bardzo dobrym stanie. Jakiś jest tutaj delikatny przebłysk, ale powierzchnia nie wygląda, żeby miał jakieś tam uszkodzenia, jakieś rysy. Nawet tak wkładając sobie bezpośrednio w ten korpus, to po prostu no tam nie lata nam to na boki. Wygląda, że jest dobre. Wracając natomiast do samego tego korpusu tej pompy, tutaj ta powierzchnia wygląda na zużytą, to nawet czuć pod paznokciem, że ta pompa jest tutaj po prostu zatarta. Mamy tutaj sekcję tłoczącą, czyli jakby pompę, która zasila nam ten silnik hydrauliczny. Jeżeli nie wytwarza ona ciśnienia, no to proste, że nie napędza nam tego silnika i dalej nie przekazuje nam napędu na mechanizm różnicowy i nawałek. My do naprawy użyjemy nowego tego korpusu pompy i powinno wszystko pomóc. Powinno przekładnia działać prawidłowo. Sobie pozwolę rozebrać. Z tej strony mamy filtr. Tutaj wyjmujemy filtr. Ważne, żeby sprawdzić, żeby on tutaj nie był nigdzie przedziurawiony. I tutaj mamy takie coś. Pokazuję, o co chodzi. Tak, włączamy wolne koło. Tam jest taka dźwigienka w tej skrzyni, gdzie ona nam tutaj naciska. Także po weryfikacji tej przekładni doszliśmy do wniosku, że tak, uszkodzone są powierzchnie tej pompy, tak jak z tej strony, tak samo i z tej strony. Całe te głowice tutaj tłoczące wyglądają ok. Także naprawa tej przekładni będzie polegała na wymianie tego korpusu, który jest no, wytarty, zużyty. Zresztą widać w środku, jaki był olej. Maszyna ma około 20 lat. Więc mogło się tak stać, tak? Podsumowując, jesteśmy po weryfikacji przekładni, zamawiamy części i już w następnym odcinku złożymy tą przekładnię, zalejemy nowym olejem i wykonamy test jej działania. Oglądajcie następny odcinek, na pewno będzie ciekawy. Cześć!